Chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tematem, który będzie mógł być w szybki i poręczny sposób użyty przez tych, którzy są zaangażowani w docieranie do osób uwięzionych w jakimkolwiek systemie stworzonym przez człowieka. Systemie, który zaprzecza temu, że Jezus jest wielkim Bogiem i Zbawicielem, jak uczy nas Tytusa 2:13 oraz 2 Piotra 1:1. Lub każdego chrześcijanina, który może potrzebować pomocy w walce o wiarę, jak mówi list Judy 3. Dla mnie jest jasne, jak słońce w południe, że Chrystus był Jahwe Starego Testamentu. Tak powiedział John Nelson Darby. Wszyscy wielcy i pobożni chrześcijańscy przywódcy i nauczyciele w całej historii chrześcijaństwa stanowczo utrzymywali, że Pan Jezus Chrystus jest Jahwe. Osłabienie lub porzucenie tej prawdy oznacza zaprzeczenie chrześcijaństwu w samych jego podstawach. Są jednak tacy, którzy uparcie zaprzeczają tej prawdzie lub ją zniekształcają i nie tylko to robią, ale także podważają Pismo Święte, aby to osiągnąć. Ale obchodząc się w ten sposób ze Słowem Bożym, czynią to ponad po prostu za linią ostrzegawczą. Czynią to będąc samodzielnie, sami, pod uroczystą klątwą, uroczystą karą własnej zguby, jak mówi drugi list Piotra 3:16. Są to wrogowie prawdy inspirowani przez szatana, który przeobraża się w anioła światłości, jak mówi drugi list do Koryntian 11:14. Nie zadowalają się tym, że sami są zwodzeni, ale starają się zwodzić także innych. Chrześcijanin nie może mieć społeczności z takimi, którzy nie przynoszą nauki Chrystusowej, jak mówi drugi list Jana, werset 9. W ten sposób nie mogą być zwodzeni. Nasze stanowisko w utrzymywaniu i wyznawaniu tej doktryny opiera się, doktryny Chrystusowej, opiera się na objawieniu Pisma Świętego. I rzeczywiście musi takie być. Te święte prawdy nie zostały wymyślone przez słaby i zepsuty umysł człowieka. To nie ludzki intelekt pracujący nad świętą prawdą zyska duchowe postrzeganie tych rzeczy. Ale raczej umysł człowieka jest oświecony i kształtowany przez te prawdy. Ciało i krew nie objawiły nam tego, jak mówi Ewangelia Mateusza 16:17, ale suwerenna łaska naszego Ojca w niebie poprzez Pismo Święte w mocy Ducha Świętego. Pan Jezus mógł się cieszyć, że Ojciec ukrył te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, ale objawił je niemowlętom, jak to czytamy w Ewangelii Mateusza 11:25. Wymagana jest tutaj święta ostrożność, ponieważ istnieje punkt, w którym ludzki umysł nie może i nie powinien stąpać. Naszym miejscem jest raczej oddawanie czci i uwielbianie. Inny dał nam wskazówkę w tej właśnie kwestii, gdy napisał: nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Tak mówi Ewangelia Mateusza 11:27. Boska natura Syna wydawała się, że tak powiem, wystawiać Go na niebezpieczeństwo przez Jego błogosławione upokorzenie. Nie tak jest z Ojcem. To jest zabezpieczone przez bycie absolutnie niezgłębionym. Myślę, że taki jest.
i taki jest. Wiem, że jest synem. Wiem, że jest prawdziwym i właściwym, jedynym prawdziwym człowiekiem. Wiem, że jest tym jestem, prawdziwym Bogiem. Jak to połączyć, nie wiem. Chociaż widzę i wiem, że są razem, to, że stał się człowiekiem, jest poza wszelkimi, nawet moimi duchowymi myślami. Bardzo mądre i bardzo potrzebne jest takie podejście. Osoba głęboko nauczana przez Ducha Świętego i przez Słowo Boże widzi to właśnie w taki sposób. Są rzeczy, których nie możemy zrozumieć i rzeczy, których nie mamy zrozumieć. Często musimy wziąć pod uwagę to, w jak trudnym położeniu są młodzi wierzący. Można im wtedy powiedzieć: nigdy nie pozwól, aby to, czego nie rozumiesz, pozbawiło cię tego, czego nie rozumiesz. Powinniśmy cieszyć się, doceniać i wzrastać w rzeczach, które zostały nam objawione w Słowie Bożym. Pragnieniem każdego chrześcijanina powinno być wzrastanie wiedzy o nim, nie opierając się na własnym zrozumieniu, ale w zależności od mocy Ducha Świętego i w rozważaniu Jego słowa. Co za łaska, że Jahwe przyszedł, aby nas szukać i zbawić, aby złożyć swoje życie jako zastępczą ofiarę za nasze grzechy. Sam ten fakt powinien podtrzymywać nas na naszej pielgrzymiej, wędrowczej drodze, aż ujrzymy Jego oblicze, jak mówi Księga Objawienia 22:4 i jak tęsknił Hiob. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam zrozumienie, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy i jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Pierwszy list Jana 5:20. Jak wiemy, Jahwe, Zbawiciel, jest opisany w Mateusza 1:21. I urodzi syna i nazwiesz jego imię Jezus, bo wybawi swój lud od jego grzechów. Jezus jest greckim odpowiednikiem hebrajskiego imienia Jozue, które oznacza Jahwe jest zbawieniem lub Jahwe Zbawiciel. Mateusz podaje nam jednak dodatkowe twierdzenie, że sam Jahwe przyszedł, aby wybawić swój lud od jego grzechów. Potwierdzając bóstwo Chrystusa, Mateusz cytuje proroctwo Izajasza 7:14. Dziewica pocznie i porodzi syna, a on będzie nazwany Emanuelem, co oznacza Bóg z nami. I niektórzy kwestionują wniosek Mateusza z cytatu z Księgi Izajasza, twierdząc, że hebrajskie słowo Almach w Izajasza 7:14 w rzeczywistości oznacza młodą pannę, a niekoniecznie dziewicę. Jednak Septuaginta, greckie tłumaczenie Starego Testamentu napisane w okolicach lub trochę przed narodzeniem Chrystusa, używa greckiego słowa parthenos, które ściśle oznacza dziewicę, co wskazywać dla nas może, że Hebrajczycy tak odczytywali właśnie to słowo. Ci starożytni żydowscy uczeni mieli rację, kiedy tłumaczyli proroctwo z hebrajskiego na grecki w tym właśnie fragmencie i to właśnie taką wersję, jak Septuaginta, cytuje Mateusz. Oczywiście Mateusz nie cytował Septuaginty, Mateusz zacytował hebrajski w taki sam sposób na grecki, jak jest to zbieżne z Septuagintą.
tłumaczenie Septuaginty nie jest natchnione, ale tłumaczenie, które mamy w Ewangelii Mateusza, jest natchnione. Jest to znamienne, że greckie tłumaczenie Starego Testamentu używa greckiego słowa parthenos, które ściśle oznacza dziewicę. Ci starożytni żydowscy uczeni mieli rację, kiedy tłumaczyli proroctwo z hebrajskiego na grecki, i to właśnie natchniona relacja w cytacie Mateusza jest podobna do Septuaginty, choć oczywiście Mateusz nie cytuje Septuaginty. Septuaginta nie jest natchniona, gdyż jest tłumaczeniem natchnionego tekstu. Wypowiedź Mateusza jest natchniona i Septuaginta jest tu zgodna z natchnionym tekstem Mateusza. Betlejem to było rodzinne miasto Jahwe, a ty, Betlejem Efrata, małe wśród tysięcy Judy, z ciebie wyjdzie ten, który ma być władcą w Izraelu, którego wyjścia są od dawien dawna, od dni wieczności. Micheasza 5:2. Micheasz oświadcza w tym proroctwie, że władca, który miał narodzić się w Betlejem, nie miał początku. Jego wyjścia nie można zmierzyć, ponieważ były one od dni wieczności. Prorok nie używa boskiego imienia Jahwe, ale wyraźnie opisuje boską osobę. Imię Jahwe ma zasadnicze znaczenie istnieć. Jest on bytem jedynym i jest w takim sensie, w jakim nie ma żaden inny byt. Przyczyna jego bytu jest w nim samym. On nie ma początku, on sam nie ma początku. Biblia w przekładzie na przykład francuskim podaje tłumaczenie l'éternel dla Jahwe i w ten sposób prawdopodobnie najlepiej opisuje boskie imię w różnych przekładach Biblii. Micheasz mówi nam, że ten, który istnieje od dni wieczności, narodzi się w Betlejem judzkim i będzie władcą w Izraelu. Żadna osoba, która przedtem wysyłała siebie i twierdziła, że jest Mesjaszem Izraela, nie mogła tego uczynić, jeśli nie urodziła się w Betlejem. Mesjasz musiał być potomkiem Dawida i musiał spełniać parametry proroctwa Micheasza, jak czytamy m.in. w Ewangelii Jana 7:41-42. Tak więc Pan Jezus urodził się jako człowiek w Betlejem, był prawdziwym królem Izraela, ale pochodził także od dni wieczności, gdyż był Jahwe.